eksplozja radości, którą jest psalm 98, najbardziej porusza tym swoim totalnym zasięgiem, totalnym zakresem. Psalmista zdaje się mnożyć sposoby uwielbiania Pana Boga. Chce, żeby wielbić Go przy wtórze cytry, przy wtórze harfy, przy dźwięku trąby i chce, żeby to się działo na oczach samego Boga. Poza tym chce, żeby to uwielbienie Boga dokonało się na całym świecie, żeby cała ziemia wołała z radości, żeby wszystkie narody i wszystkie ludy miały udział w tym, w tej wielkiej eksplozji uwielbienia i dziękczynienia Bogu za Jego działanie. Wie doskonale, że to się może dokonać tylko wtedy, że to się dokonuje tylko wtedy, kiedy krańce ziemi ujrzą dzieło zbawcze dokonane przez Pana Boga, że oczekuje psalmista jakiegoś wydarzenia, które rzeczywiście dotknie wszystkie narody. Jest to jakieś piękne wykroczenie poza troskę o samego siebie. Bardzo często, jak stajemy przed Panem Bogiem, myślimy o sobie, o swojej rodzinie, o swoich bliskich, o swoim narodzie, żebyśmy to my zostali uratowani. Okaż nam swoje zmiłowanie. Psalmista już wielbi Pana Boga za dzieło zbawienia, za dobre dzieło przemiany tego świata, które będzie oglądane przez wszystkie narody świata. Możemy sobie tylko wyobrażać, jak wielka to będzie radość, kiedy wszystkie narody będą grały i śpiewały Bogu za to, że zostały przez Niego uwolnione, zbawione i przemienione.